wskazówki i porady kart. Co jest ważne dla Was w tym czasie? Do tego czytania używam kart magicznej mapy. Orakel Magiczna Mapa. Czarowna mapa, która ma wskazać nam drogę, która droga jest dla Was lepsza, czy jaka wskazówka, jaki drogowskaz jest ważny na ten moment. Wybierzcie, kochani Państwo, jedną z tych trzech kart. A ja witam oczywiście wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał. Jeśli jesteś nowym słuchaczem i znalazłaś właśnie w tej chwili mój kanał, proszę, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem w górę, byś dostawała i dostawał codzienne moje nowe wróżby na różne tematy. Dużo porad, wskazówek, horoskopów, rytuałów i również wróżb miłosnych. Zapraszam Cię do subskrypcji. Również zapraszam do komentowania, do lajkowania i oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Mój e-mail loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Zapraszam serdecznie, ponieważ wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, są bardzo dokładne i skupiają się tylko na Twoim problemie. Dobrze, przejdźmy teraz, kochani, do naszej wróżby. Jaką radę i wskazówkę ma dla Ciebie karta i ten orakel? Karta numer 1. Listening, czyli słuchanie. Zobaczmy, na tej karcie jest słoń o wielkich uszach i są nutki. Muzyka, która płynie tutaj dookoła słonia. I tymi wielkimi uszami słoń słucha, wsłuchuje się wręcz w tę muzykę. Słuchanie. Słuchanie wszystkiego dookoła nas. Wsłuchiwanie się w głosy natury. W głosy śpiewu ptaków, w głosy szumu drzew, w wiatr, w deszcz, w krople deszczu na dachu, czyli wsłuchiwanie się w piękno natury, wsłuchiwanie się we wszystkie dźwięki wokół nas i również wsłuchiwanie się oczywiście lub słuchanie, bardzo dokładne, to, co ktoś ma nam do powiedzenia. I nieraz ma ktoś nam tak dużo do powiedzenia, być może nawet bez słów, być może nawet tylko poprzez spojrzenie, wzrok, dotyk, uśmiech, podarunek. Słuchajmy się nie tylko w słowa, w rozmowy, ale również w mowę ciała, w gesty. I oczywiście być może właśnie słuchanie jest teraz problematyką ciężką w Twojej relacji. Być może nie słuchasz się z partnerem nawzajem. Być może Twój partner ma takie poczucie, że Ty go wcale nie słuchasz. To, co on ma Tobie do wyjaśnienia, powiedzenia,
lub nawzajem nie słuchacie się. Dlaczego wybrałaś właśnie tę kartę? Ponieważ właśnie słuchanie, być może nawet o tym jeszcze nie wiesz, nie wiedziałeś, ale właśnie słuchanie lub brak słuchania jest jakimś problemem w tej relacji. Zastanów się, czy naprawdę słuchasz, czy patrząc i słuchając kogoś, czy naprawdę bierzesz sobie te słowa do serca i czy naprawdę słuchasz i rozumiesz, co chce powiedzieć ci osoba ukochana. Oczywiście słuchanie odnosi się nie tylko do naszych partnerów. Słuchanie dzieci, co mają nam do powiedzenia, współpracowników, szefa i różnych ludzi, którzy być może coś nam przekazują. Słuchanie również głosu własnej duszy i własnego serca, czyli wsłuchiwanie się w siebie, co jest dla ciebie ważne, najważniejsze i priorytetem, co jest twoim priorytetem. Wsłuchiwanie się we własne głosy płynące z duszy, z serca, z rozumu. Posłuchaj być może też sama siebie, przede wszystkim co ty chcesz, czego ty pragniesz. Czyli słuchanie jest twoim ważnym tematem lub sprawą, którą musisz lub powinieneś przemyśleć. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Jaki drogowskaz wyciągnęliście wy? Zobaczmy. Grupa druga to Magic Prayer, czyli modlitwy magiczne. Magiczne modlitwy to oczywiście modlitwy do wszechświata, do opatrzności Bożej, do aniołów, do archaniołów, do wszystkich tych istot, które mogą nas wesprzeć i pomóc nam. Kochani, poprzez afirmacje, wizualizacje, poprzez wszystkie rytuały magiczne, być może rytuały na pełnię lub nów księżyca i rytuały z magią świec, czyli ze świecami w różnych kolorach, które wzmacniają nasze afirmacje. To nasze magiczne modlitwy. Jeśli afirmujesz, medytujesz, jeśli wizualizujesz swoje szczęście, swoją miłość, swojego partnera, którego chcesz poznać, jeśli wizualizujesz i przyciągasz swoje szczęście, bogactwo, zdrowie i wierzysz w to, że to działa, że się spełni, że przyjdzie do ciebie, to właśnie to są twoje magiczne modlitwy. Widzimy tutaj na tej karcie kobietę, która skłania swoją całą twarz do wszechświata. Jakby bierze tą energię, tą moc od wszechświata. Kolor zielony mówi o nadziei. O nadziei na to, że przyjdzie wszystko, co dobre. Że ona właśnie przyciąga do siebie wszystko to ze wszechświata, co jest najwspanialsze dla siebie. Widzimy również kolory tęczy. Kolory tęczy mówią o tym, że również wszechświat i te magiczne modlitwy powinny nam pomóc się wewnętrznie uleczyć. Uleczyć nasze serce, nasze myśli, uleczyć naszą duszę. Uleczyć z negatywnych myśli. Kochani,
magiczne modlitwy. Zapraszam również na mój kanał i na moim kanale pod playlista znajdą Państwo również moje rytuały. Rytuały na przyciąganie szczęścia i miłości lub rytuały na odcinanie wszystkiego, co negatywne. Również rytuały oczyszczania siebie z negatywów. Zapraszam, mogą Państwo przy pomocy magii świec i moich rytuałów, które nakręciłam na kanale, medytować, afirmować, przyciągać szczęście i miłość i odcinać wszystko, co złe, co Wam nie służy. Także zapraszam do magicznych modlitw. Również modlitwy do aniołów, archaniołów. Również wszelkie rytuały oczyszczania czakr, czakry serca, czakry korony, podstawy sakralnej i wszystkich innych. Czyli rytuały oczyszczania czakr są również ważne, by się otworzyć na wszystko, co dobre i by nie blokować. Zapraszam do magicznych modlitw. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia to karta Come Together, czyli przyjdź razem. Widzimy tutaj dwoistość, dwie żyrafy, które wznoszą swoją długą szyję i swoje dwa pyski w kierunku serca. Na tym sercu siedzi ptak, który ma tam swoje gniazdo. Piękna słoneczna pogoda, natura, piękna atmosfera, słońce, promienie słoneczne. Tutaj te żyrafy, które siebie całują i jakby z tych pocałunków właśnie tutaj wychodziły same serca, czyli miłość, to zakochane istoty. Zakochane istoty, które rozkoszują się, delektują się swoją miłością. A z tej miłości budują stabilne gniazdo dla innej istoty. Być może z tej miłości wykluwa się właśnie coś nowego. Jest to taka metafora, malowniczy przykład, że z każdej miłości wykluwa się nowe piskle, nowa miłość, nowe życie. Kochani, z tej karty tryska miłość. Come together, to znaczy bądźcie razem, przyjdźcie razem, delektujcie się razem swoją miłością. Cieszcie się z tej miłości i twórzcie nowe życie. Twórzcie coś stabilnego, pięknego. Także jeśli macie jakieś problemy dnia codziennego, postarajcie się o tym zapomnieć. I cieszcie się, delektujcie się sobą, wspólnym czasem, swoimi pięknymi uczuciami miłości. Docenijcie siebie i swoją miłość, swoje uczucia. Spędzajcie razem czas. Bądźcie razem i róbcie dużo rzeczy razem. Come together, czyli spędzajcie dużo czasu ze sobą. Piękny, romantyczny czas. Czas szczęścia i miłości. Piękne wskazówki od kart
od oraklu, od oraklu mapy właśnie, którą mam nową, nie używam jej często, ale dzisiaj postanowiłam właśnie z tej kart oraklu mapy dla Państwa dać takie drogowskazy. Czyli słuchanie magiczne modlitwy i bycie razem to trzy wskazówki, które dzisiaj są dla nas wszystkich ważne. Dziękuję serdecznie za odwiedziny na moim kanale i zapraszam wszystkich do usłyszenia już wkrótce.